To jest aparat rentgenowski najnowszej generacji firmy Carestream ze wszystkimi przystawkami potrzebnymi dla pacjentów wymagających rehabilitacji, głównie ortopedycznej, ale oczywiście również jest to aparat do badań klatki piersiowej, jamy brzusznej i wszystkich tych, które pamiętam jeszcze za czasów Wilhelma Konrada Röntgena, który już ponad 100 lat temu odkrył promienie rentgena, to dzisiaj one są zmodyfikowane i w formie takiej digitalnej tutaj funkcjonują. Nowe aparaty raz, że są jakby aparatami oszczędzającymi samego pacjenta, dlatego że w aparatach w pełni cyfrowych dawka promieniowania jest dużo mniejsza. Poza tym my możemy na stacjach graficznych troszkę to zdjęcie podkoloryzować, czyli nawet jeżeli gdzieś z jakichś powodów to zdjęcie technicznie nie jest najlepsze, to zawsze jeszcze jest możliwość go, mówiąc takim slangiem, podrasować, żeby było dobre do opisu i do postawienia diagnozy. Ten aparat daje nam ten poziom światowy, bo nie ma o czym mówić, te aparaty się sprzedają na całym świecie i to są aparaty z najwyższej półki radiologicznej. Ale ma taką przystawkę, która to z kolei jest pewne nowum, bo ja oczywiście wiem z racji pewnych funkcji pełnionych, gdzie takie przystawki są, w jakich szpitalach, ale tutaj w tym rejonie to jest jedyna taka przystawka, która może robić zdjęcia całego człowieka, czyli na przykład zrobić kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy i kość krzyżową na jednym zdjęciu. To jest bardzo przydatne dla ortopedii, również na przykład całe kończyny może wykonywać. To jest właśnie ta przystawka, która jest pewnym ewenementem jako na plus dla tego aparatu. Aparaty tego typu mają pewne programy, które są specjalnie przygotowane dla dzieci. One oszczędzają dziecko pod kątem promieni pochłoniętych w czasie robienia zdjęcia, więc bezwzględnie również dla dzieci jest ten aparat bezpieczny.